Witajcie drodzy kandydaci. Zapraszam Was serdecznie do studiowania na specjalności rytmika. Podczas studiów będziecie mieli możliwość rozwinąć zarówno swoje zdolności muzyczne, jak i zdolności taneczne i ruchowe. Szczególny nacisk kładziemy na harmonijny rozwój każdego studenta i na rozwój jego kreatywności. Studiując na naszej specjalności, nauczycie się, jak prowadzić zajęcia rytmiki w przedszkolu, w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia i we wszystkich miejscach, w których jest rytmika. Zapraszam Was teraz do obejrzenia fragmentów kilku zajęć przeprowadzonych przez naszych pedagogów oraz fragmentów kilku koncertów, w których brali udział nasi studenci. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Marta Bogusławska. Na naszej uczelni prowadzę zajęcia rytmiki. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać kilka ćwiczeń w wykonaniu studentów pierwszego roku. Pierwsze ćwiczenie oparte jest na taktach w metrum 5 ósmych. Każdy takt wypełniony jest ósemkami, z tym, że w kolejnych taktach pauzowane są pojedyncze ósemki. W pierwszym takcie piąta, w kolejnym czwarta, potem trzecia, druga i pierwsza. W ten sposób tworzy się pięciotaktowy schemat rytmiczny. Studenci wykonują większość ósemek przeskokami z nogi na nogę. Charakter muzyki jest skoczny, energetyczny, a pauzowane miary taktu wykonują klaśnięciem. Ćwiczenie oparte jest na rytmie z pierwszego ćwiczenia. Studenci wykonają melodię opartą na tym rytmie, solmizacją, a później, korzystając z dźwięków tej melodii, będą śpiewać pojedynczo, tworząc czterogłosowe struktury i ćwicząc intonację w nietypowych współbrzmieniach. Thank you.
trzecim ćwiczeniu melodia, którą studenci poznali, zostanie zinterpretowana ruchem. Studenci improwizują, wyobrażając sobie melodię, śpiewając ją jakby ruchem. Wykonają to ćwiczenie najpierw w 3 osoby, a potem zobaczymy duet. To już było ostatnie ćwiczenie. Dziękuję i zapraszam do śledzenia prezentacji naszej specjalności rytmika. Improwizacji fortepianowej. Zajmujemy się tu różnymi stylami, różnymi epokami, różnymi kompozytorami i przy okazji zajmujemy się też nauką ćwiczeń do lekcji rytmiki. Dzisiaj zajmujemy się formą barokową. Studentka Helenka Sojka pokaże nam preludium barokowe, wylosowała tonację F jak Felicja, F dur i pokaże nam krótkie, zwarte preludium barokowe. Proszę bardzo, od razu zaglądam, bo to jest pomysł. O, bez pedału. Bez pedału. No, dziękujemy. Proszę bardzo. Thank you.
końca, już bądź na dominancie 6-4, czyli akord F-dur, a w basie było C i było już tak blisko końca i niepotrzebnie weszłaś na to Fis. Także zacznij jeszcze od tego fragmentu końcowego. Dominantę 6-4 rozwiąż normalnie, bo jesteśmy cały czas w tonacji F-dur, więc nie może być pomyłki. Proszę bardzo. Klasycyzm, losujemy tonację. Studentka nie wie, do, jest numerek przypisany. Proszę bardzo, jaki numerek? Dwa. Dwa? No to zero znaków, no to, to zero znaków. Albo amol morcedur, no miała szczęście. Morcedur. Chyba podglądała. Dobrze. Klasyczna etiuda. Semestrze studenci mają formę romantyczną, jakiegoś powiedzmy dowolne preludium, jakaś fantazja, ogólnie jest nazwane fantazja, co komu w głowie gra, tylko że losują tonację. Ja sobie dzisiaj wylosowałem akurat najtrudniejszą nację Fis-dur, ale po to, żeby grać tak powoli, bo też te trybiki chodzą i sam nie wiem, co to wyjdzie, ale będzie to Fis-dur, najtrudniejsza tonacja. Ale chyba się dało słuchać.
Dzień dobry, nazywam się Agata Pankowska. Na specjalności rytmika jestem odpowiedzialna za technikę ruchu z rokiem pierwszym oraz drugim oraz za kompozycję ruchu z rokiem pierwszym. No i spróbujemy pokazać fragment lekcji dzisiaj razem z studentami pierwszego roku, którzy tutaj siedzą obok. Zaraz ich zaproszę. To, na czym koncentrowaliśmy się teraz w pierwszej połowie czy w pierwszej części drugiego semestru, to choreografia. Ja wymyśliłam choreografię, krótką frazę ruchową w ciszy. Z założenia była to fraza stworzona w ciszy, bez żadnego zewnętrznego rytmu czy zewnętrznego pulsu. No i do tej frazy się najpierw nauczyliśmy, a później kolejne ćwiczenia. Więc najpierw spróbujmy zatańczyć tę frazę ruchową. Chodźcie do przestrzeni, zapraszam Was. Znajdźcie, proszę Państwa, żebyśmy wszyscy mieli trochę więcej miejsca, dobrze? Zresztą, może z tej strony poszukamy. Okay. Spróbujcie podążać za mną bardziej, jeżeli chodzi o poruch, ok? Bądźmy jako grupa, ale ja postaram się być Waszym, powiedzmy, przewodnikiem dzisiaj. Dobra, stajemy prosto i zaczynamy. A, i raz. Zegnij. Dobra, i sól. Wyciągnij. I. I stój. I idziesz. Miękko i raz, dwa. I do. Raz, dwa, trzy. Góra, ręka, lapa. Ty. Ty. I do. Idę, idę. I wszystko. Raz, dwa. I do góry. I miękko skończ. To była ta fraza ruchowa, którą wymyśliliśmy w ciszy. Jak widzicie, studenci nauczyli się tej frazy na zajęciach, a teraz będą kolejne zadania. Kolejnym zadaniem, chodźmy do boku, bo tutaj na środek zaproszę tylko część studentów. Kolejnym zadaniem dla studentów było stworzenie muzyki do tej choreografii. Dobór środków kompozytorskich, pianistycznych był dowolny. Każdy ze studentów miał wolną rękę, jak do tego podejść. I chciałabym, żebyśmy spróbowali teraz zatańczyć tę samą choreografię do dwóch kompozycji, które te kompozycje zostały stworzone właśnie do ruchu, nie na odwrót. I teraz do fortepianu zaproszę, kto pierwszy? Marika. Marika, zapraszam do fortepianu i zatańczą dla nas trzy osoby. Kto wchodzi? Wiktoria, Ada i Natalia. Okej. Okay. Była pierwsza kompozycja, czyli kompozycja Maryki, stworzona do tego ruchu. A teraz ta sama choreografia, tylko że z inną muzyką. Tym razem kompozytorka Maja, czyli inna studentka pierwszego roku. Maja, zapraszam przed fortepian. I tak samo, te same osoby poproszę. Dziewczyny, zapraszam jeszcze raz na środek. Ta sama choreografia, a Maja gra swoją kompozycję. Dziękuję Maja za fortepian, za kompozycję, dziękuję dziewczyny za taniec.
Następnym ćwiczeniem do tego, co już zrobiliśmy tutaj, były wariacje taneczne. To znaczy, osoba, która skomponowała muzykę, oddawała tę muzykę innej osobie. I ta inna osoba musiała skonstruować wariację taneczną do kompozycji muzycznej już tym razem. Czyli ode mnie była tylko jedna prośba, żeby studentka albo student, bo mamy też z nami studenta, zresztą będzie można go zaraz też zobaczyć, jak tańczy, żeby student albo studentka inspirowali się frazą taneczną w swojej wariacji tanecznej. I tyle. Więc tak naprawdę teraz spróbujmy sobie, kto pierwszy gra do tej wariacji. Mateusz gra, tak, bo Mateusz ma troszkę inny klimat muzyczny. Chodź Mateusz, możesz przejść przez kratkę, zapraszam do fortepianu. Mateusz gra, a Maja będzie do tego tańczyła, tak? Czyli Maja swoją własną kompozycję taneczną teraz wykona do muzyki Mateusza. Zapraszamy. Czyli teraz jest muzyka Wiktorii i do tego tańczy Marika, dobrze mówię? Super, to zapraszamy Wiktorię przed fortepian i kompozycja ruchowa Mariki. Marice. I to samo zadanie, ostatnia para, muzyka Natalii i do tej muzyki ruch skomponował Mateusz, który do tej pory nie był widziany, bo bardziej odpowiadał za kamerę. A teraz zapraszamy na środek. A Natalię zapraszam przed fortepian. Do muzyki. Ja tylko w ramach podsumowania chciałam jeszcze powiedzieć, że będziemy kontynuować sobie to ćwiczenie. Chciałabym, żebyśmy trochę przyjrzeli się, w jaki sposób
w jaki sposób konstruuje się ruch do muzyki, w jaki sposób konstruuje się muzykę do ruchu. Będziemy sobie to trochę omawiać, trochę porównywać te choreografie, kto zwrócił na jakie aspekty bardziej uwagę, więc jesteśmy dopiero w środku semestru i będziemy te prace jeszcze kontynuować ze studentami. A na dzisiaj dziękuję bardzo.